Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze raz. Widzimy się na uroczystym finisarzu Państwa Dobrowolskich, Aleksandry i Bogusława. Serdecznie witam w imieniu burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, jak i dyrektor Kozińskiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej oraz w imieniu swoim kuratora wystawy. Witam wszystkich tu przybyłych miłośników sztuki. Cieszę się, że autorzy są dzisiaj z nami, zaszczycili nas swoją obecnością. Już minęły 2 miesiące, nie wiem jak to zleciało, ale zleciało. Wernisaż odbył się bez autorów, ale cieszę się bardzo, że finisaż jest całkiem inny i jest z autorami i mogę wtedy ich zapytać parę słów, może mi powiedzą na temat ceramiki, techniki, jak tworzą te rzeźby ceramiczne. Pan Bogusław w tamtym roku obchodził 30-lecie pracy twórczej. Pani Aleksandra w tym roku obchodzi 30-lecie. Proszę o brawa. Tak, tutaj w tej sali zagościły rzeźby, 51 rzeźb. Zarówno są rzeźby pani Aleksandry, jak i pana Bogusława. Pani Aleksandry rzeźby odwołują się raczej do ekspresji, do emocji, do kobiety, do jej przeżyć, bólu, cierpienia, różnych etapów życia. Też do kontaktów międzyludzkich i ciała jako takiego. Pan Bogusław idzie w stronę raczej tutaj zwierząt, natury, roślin i trochę takiego mistycyzmu. Jak coś mówię nie tak, to zaraz będę korygowana, dobrze? No i cóż, cieszę się, że te rzeźby zaistniały, że my, Koźniczanie, mogliśmy się cieszyć tymi rzeźbami przez te 2 miesiące. Myślę, że osoby migrujące w czasie świąt czy ferii też skorzystały z naszej sali wystawowej. Rzeźby są bardzo różne, tak jak i kobieta i mężczyzna też są odmiennymi jednostkami i o innej wrażliwości. Może tak. Chciałabym taką interakcję też z Państwem może zastosować. Jak mają Państwo jakieś pytania do autorów, to ja zadam parę swoich, a potem możecie Wy też zadać. Myślę, że damy radę i autorzy są otwarci. Może zacznę od pani Aleksandry. Pani Aleksandro, co jest najtrudniejsze dla pani w pracy z ceramiką? Ten na początku pomysł, potem ten etap, gdy ta glina jest elastyczna, gdy pani ją formuje w jakąś formę, czy potem wypał, szkliwienie, czy efekt końcowy? Który taki ten etap jest dla pani najtrudniejszy? Czy może pani w ogóle wskazać? To wszystko też zależy od, tak jak już tutaj zostałam scharakteryzowana, że prace są emocjonalne. Są chwile, kiedy chcę się już szybko wypowiedzieć na dany temat i glina do tego służy. Przez już tak długi czas pracy w tym materiale, bo od 15 roku życia w liceum plastycznym w Opolu miałam kierunek, specjalizację ceramika, studia i cały czas właściwie ta działalność jako nauczyciel również od 2000 roku w liceum plastycznym założyłam kierunek ceramiki, więc z materią mam do czynienia na co dzień. Technologicznie, no i tutaj też jest, wszystko zależy od pomysłu. Ponieważ tak jak już tutaj zostało powiedziane, jestem emocjonalna, więc czasami zapominam o tych sprawach technologicznych, że w konstrukcji, w modelowaniu bryły może mi coś nie wyjść, ponieważ wymyśliłam sobie nagle i niespodziewanie bardzo trudną konstrukcję, bardzo trudny układ. Ceramika jest krucha, więc pewne elementy mogą
szybko ulec zniszczeniu. Trzeba to wszystko jeszcze do pieca zapakować i wypalić. A tutaj tak wspomnę mojego kolegę, który ceramika, który żartował sobie zawsze, że ja to, jak to umysł analityczny, męski, gdy miałam problem, on mówi, ja to już wcześniej przewiduję. Ja robię prace takie, żeby one mi się do pudełka zmieściły, żebym bez trudu włożył do pieca i jestem spokojny. No a ty, jak ty taką drogą idziesz, to płacz, nie? Więc... To też chyba z kobiecej natury tak, wynika, że my jesteśmy tak, takie trochę chaotyczne, więc nie? Emocjonalnie. Dużo prac, które powstały spod mojej ręki, nie zawsze one zostały dokończone. I ja mam mnóstwo takich prac, które niestety wyschły i na tym się zakończyła ich. Czyli ciężko dalsze, określić tak naprawdę. Tak, ale etap. One i tak mi przynosiły pewną satysfakcję, bo na dany moment sprawiły, że ja mogłam się wypowiedzieć. Ale myślę, że każdy artysta pewnie ma takie też chwile. Są malarze, którzy też po 10 razy zamalowują ten sam obraz i on może na początku był świetny, a efekt końcowy poprzez kolejne warstwy nakładania nie zawsze był doskonały, a wręcz był niszczony. No to mamy życiorysy wielkich nawet malarzy, którzy niszczyli swoje prace. Więc twórczość jest pewnym cyklem też, pewnym doświadczeniem, pewnym procesem. Ten finał końcowy nie zawsze musi być. Nie zawsze może się też udać, ale to ja tylko o tym wiem, bo jakby mam wchodzę w taką, prawda, w taką drogę trudną. No i tak mogę odpowiedzieć na to pytanie, że różnie to jest. Raz przychodzi to tak po prostu lekko, a czasami przychodzi tak, że kończy się na wielkiej porażce, a potem otrzepanie się jednowa. Państwo jesteście absolwentami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dzisiaj pod taką nazwą. Kiedyś to była Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Tak. Panie Bogusławie, teraz takie pytanie do Pana. Jak najlepiej Pan wspomina, który czas, czy ten czas studencki, czy postudencki, czy ten czas dojrzały, jeśli chodzi o właśnie tą twórczość ceramiczną, o działania z gliną? Znaczy, czas studencki to chyba wszyscy, którzy byli na studiach, wspominają najlepiej, bo to była taka beztroska, nie trzeba było się o nic martwić. Dopiero później było zderzenie z rzeczywistością po studiach, ale mnie udało się niedługo po studiach, oczywiście zaraz po studiach pobraliśmy się, także to był czas taki bardzo fajny. Znalazłem pracę w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i, no, i od tamtej pory kontynuuję tę pracę. Od 92 roku. Od 92 roku, czyli... Równo będzie w tym roku, tak? Tak. Więc dla mnie to jest taki czas wielkiego doświadczenia, bo tam spotykam wielu artystów, czasem takich, których czytałem o nich w encyklopedii, jak byłem mały, nie? A później ich spotykałem właśnie tam. To było dla mnie niezwykłe. Już ich nie ma niestety, a jest ich coraz mniej. Ale pojawiają się nowi, dzielę się z nimi taki, no, po prostu swoim doświadczeniem, jeśli potrzebują coś tworzyć w ceramice. Sam mam możliwość takiej twórczości. No i dla mnie to jest też taki dość dobry czas, bo mam dostęp do pracowni, właśnie do artystów. Lubię to, co robię, nie? Kocham. No właśnie, nie? Tak. Lubię jeździć do pracy, chociaż moje takie pytanie, pani Aleksandro, o pożogę. Tą rzeźbę tam tutaj taką trzysegmentową. Tak. Zastanawialiśmy się ze znajomymi na wernisażu, jak ona powstała.
Ona powstała... Parę słów od tej strony technicznej, bo rozumiem najpierw bierze pani glinę do ręki. Co tak. następuje dalej? Ona powstała na plenerze takim międzynarodowym właśnie w Orońsku, Laboro. No i to był też... No czasami coś człowiek jakby pod skórą czuje. Nie miałam żadnego projektu konkretnego, będąc na tym plenerze. Ja odbieram kontakt z ludźmi, artystami w ten sposób, że jeśli jesteśmy gdzieś w grupie, to dla mnie ciekawe są doświadczenia innych ludzi. Nie jadę nigdy z jakby gotowym projektem, który na pobycie takim właśnie plenerowym zrealizuję. Raczej staram się uchwycić moment otoczenia osób, które też tam przebywają i z tego jakby wytworzyć to, co przyjdzie mi w takim momencie do głowy. No i tutaj z tą rzeźbą była bardzo taka historia trudna. Wszystko zaczynało się cudownie na tym plenerze. A ja miałam jakieś takie trochę apokaliptyczne myśli. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca, jakoś tak był sierpień, ciepło, wspaniale, a mi krążyły jakieś czarne chmury nad głową. Zaczęłam tą pracę lepić, ona jest pusta w środku. Właśnie, jak to jest zrobione? Wszystkie prace rzeźbiarskie z ceramiki muszą mieć ścianki, nie mogą być pełne, ponieważ to technologicznie się nie uda. Jak wkładamy do pieca potem, to w piecu wypalamy na 1200 stopni na przykład. Jeśli będzie gdzieś utknięta wilgoć w tej glinie, prawda? Ryle gliny, no to nam to eksploduje, bo nigdy nie wyschnie aż tak doskonale, żeby wytrzymała glina tak wysoką temperaturę. Jeśli jest oczywiście grubą bryłą, prawda? Bo nawet powietrze ma swoją wilgotność, więc nie dosuszymy idealnie. Więc trzeba to lepić ze ścianek po prostu budować. I to jest budowane z wałeczków, zresztą widać tam na dole odciski palców, bo ja je nie zatarłam, czyli skleja się wałek za wałkiem, aż, prawda, buduje się całość. Oczywiście można potem tą powierzchnię różnymi cyklinami. Ale pani Aleksandro, ten wałeczek za wałeczkiem i to nie siądzie, bo to jest masa, no, tak, ta glina, nie? Tak, i tutaj to już jest kwestia praktyki, wyczucia, tak samo jak mąż. Czyli tam, prawda? Nie ma żadnego szkieletu wzmocnienia drutem albo nie ma nic. Nie może być nawet szkielet z obcych materiałów, ponieważ no on w piecu, metal się spali, może zniszczyć, prawda? Metal pali się, topi się na niższą temperaturę, nie na 1200. Jeśli będzie jakiś drewniany, no a glina kurczy się przy suszeniu i te wszystkie prace na przykład one mają, dlatego tutaj, prawda, pani powiedziała też, że małe dłonie. Te dłonie były naturalne, ale przy suszeniu te 14% jest skurczu, woda wyparuje, jeszcze, prawda, potem spiek jest i glina zmniejsza swoją objętość. Dlatego wszelkie jeszcze jakieś konstrukcje, one są sztywne, glina się kurczy i by nam to wszystko rozwaliło znowu, rozsadziło. Więc to trzeba mieć już to wyczucie takiej równowagi. Skalowania. Tak, tak. No i, w trakcie lepienia, no ona miała być taka radosna, a skończyła się dramatyczna, bo miałam akurat w telefon na tym plenerze, plener musiałam przerwać, poważną chorobę moich rodziców. I takie to było, że nagle cały świat się przewartościował. To był moment bardzo trudny w moim życiu, a ta praca powstała jakby w tym momencie. No i ta pożoga to jest tytuł na ten czas, jaki się stał, który... Oddaje wtedy pani, tak, emocje, który, w pani. No czasami tak się dzieje, że mamy pewien niepokój, nie wiemy jeszcze, a coś się wydarzy, prawda?
a my już gdzieś tam, i ona ma dla mnie duży taki wymiar symboliczny swojego dramatyzmu. No jestem z nią emocjonalnie bardzo silnie też związana. Dobrze, czyli powstały te wałeczki, tak, prawda? Ta tak, cała rzeźba. A ten podział, cięcia to musiały to być ze względu na piec, ponieważ mamy odpowiednią komorę. No, różnymi piecami dysponujemy, ale jeśli mamy komorę w wysokości tam 90 cm, no to musimy już dostosować do wielkości, więc wtedy trzeba jakby poziomami lepić, skończyć jeden poziom, ona się rozkłada, każda część, prawda, jest oddzielna i potem ją można z powrotem złożyć razem już po wypaleniu. Proces długotrwały. Bo bardzo długotrwały. Szkliwienia, bardzo, tak, 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 jest to proces. Tak, ku tak, wyjaśnieniu, szkliwa, tak, tam są i, jest i matowe, tak, i są tlenki żelaza i angoby, trochę jest też porcelany tam wmalowane i te białe takie smugi. Proces jest długotrwały, bo po już wymodelowaniu formy, no ona musi wyschnąć, trafia do pieca na spiek 900 stopni, później znowu powleka się właśnie różnymi czy szkliwami, czy tlenkami, angobami, innymi barwionymi glinami i jeszcze raz wkłada się do pieca, już potem była na 1200 stopni, no i jeszcze tam jakieś tam poprawki, retusze i trochę to schodzi. No. Dobrze, to teraz pana Bogusława do tablicy wywołuję. Skąd pomysł na tą rzeźbę chmurę? Moje inspiracje, to ja już właśnie mówiłem, że oparte są na naturze, więc czasem zobaczę jakąś formę z tyłu głowy, że tak powiem, i postaram się ją, jeśli ona mi się spodoba, to staram się ją zrealizować. Tutaj ona też powstała tą metodą tradycyjną, czyli lepienia z wałeczków. Też wypalana była wstępnie na biskwit i szkliwiona później taką mam autorską mieszankę szkliw, czyli popiół z porcelaną mieszam z różnymi innymi tworzywami. Czyli po tylu latach już sam pan szkliwa nawet tworzy, tak? No tak. Bo to szkliwo, to rozumiem, jest mieszanina różnych tlenków, no tak? Właściwie nie. Szkliwo ma podobny skład jak szkło, czyli to są skalenie, kwarce, piaski, prawda, które są topliwe, do tego jeszcze barwniki, mogą być barwniki sztuczne albo naturalne, czyli pochodzące z metali głównie. No to niesamowitą wiedzę trzeba mieć i doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o szkliwa, bo te szkliwa też tak, w zależności tak, od koloru, tak, w innej temperaturze one tak, jest, inaczej. W tej chwili można kupić, jest bardzo dużo, powstało sklepów z asortymentem do zabawy w ceramikę. Glinę można kupić sobie na kilogramy, szkliwa na deka, jest tego cały przekrój, ale artyści często tworzą własne kombinacje. Także tutaj jest i popiół drzewny, każde drzewo, każdy popiół z poszczególnych drzew ma inny kolor po wypaleniu. Można się tym bawić. Ja tutaj gama na przykład jest tych, niesamowita, tak, wachlarz możliwości. Tak, w tych, rzeźbach zwierzę. Zastosowałem taki bardzo cienką warstwę popiołu, który zareagował z gliną po prostu i dlatego jest to są takie odcienie. Czyli ten efekt jest przemyślany, zamierzony, czasami nie. Tak, tak. Przeważnie mnie zaskakuje przy otwarciu pieca i zdobywam po prostu nowe doświadczenia. Także no, akurat z tych jestem bardzo zadowolony, z tych efektów. Super. Pani Aleksandro, takie pytanie. Co by pani tej małej, może młodej Oli powiedziała, która na początku tej drogi artystyczno-ceramicznej stoi. Czy jakieś by miała dla niej pani przesłanie po tylu latach doświadczenia, coś by jej pani podpowiedziała? No zawsze jak człowiek się tak cofnie latami,
to coś by tam może zmienił, wiadomo, że na pewno bym znowu poszła jeszcze raz drogą. Ale poszłaby pani tą tak, drogę, poszłabym tą drogą, chociaż ta droga jest trudna i już po tylu latach, mam już swoje lata, więc nie jeden okres jakby doświadczyłam. Jak kończyłam studia w 92 roku, proszę państwa, to wtedy była my, młodzi studenci, naładowani emocjami, ale takimi pozytywnymi, że jak to młody człowiek, prawda? Jeszcze ten Wrocław, te przemiany, będzie dobrze, będzie wspaniale, a my będziemy tworzyć kulturę, a idzie wolność i w ogóle pomarańczowa alternatywa i my tutaj zdobędziemy świat i nagle takie zderzenie. Mam obronę dyplomu, a tutaj na rynek zachwyt plastikiem i tymi kwiatami sztucznymi. I koleżanka, która na obronę dyplomu kupiła za całe uzbierane ze stypendium pieniądze bukiety białych róż sztucznych, bo się tak tym zachwyciła. I pani dziekan powiedziała, proszę mi to wszystko wyrzucić. To jest obrona ceramiki, a nie jakiegoś plastiku. I tak mówi do mnie. I co ty, dziewczyna, będziesz po tych studiach robić? Popatrz, co się dzieje na świecie. No i rzeczywiście, wtedy ceramika była odbierana nagle, bo to było to otwarcie na zachód, czyli ten wspaniały kolorowy plastik, te kolorowe szklanki. Reklamy. Tak, te takie artcore, czy jak to się nam nazywały, te zestawy do herbaty, takie... Tak, tak, więc nawet na prezent Duralex, nawet na prezent ślubny dostaliśmy jakiś zestaw. No i mi się chciało płakać, prawda, bo rzeczywiście, no i takie chwile były, ale jeśli człowiek jest czymś konsekwentny, to okazuje się, że trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć swoje pasje i też w nich trwać, bo potem przychodzą inne czasy, a potem znowu przychodzą czasy zachwytu, a potem przychodzą czasy ekologii, a potem już rzucamy te ubrania plastikowe i przenosimy znowu, ubieramy się w len i nie boimy się, że nam się to pogniecie, bo to ma się gnieść, prawda? Więc to wszystko się jakby zmienia. Krąży. Tak. I, no i co? I ja bym innej drogi nie wybrała. Może bym, chociaż też nie, ja po studiach myślałam, że będę miała własną pracownię i będę tworzyła jako niezależny artysta. Ale mnie potwornie ciągnie do młodzieży, do edukacji. I ja nie potrafię siedzieć sama w pracowni, bo wpadam w depresję. Ja muszę mieć kontakt z ludźmi. I to, że udało mi się stworzyć właśnie ten kierunek ceramika w liceum plastycznym, i że to mnie to napędza, nakręca, że ja im przekazuję wiedzę, oni z tej wiedzy korzystają, wymyślają swoje jeszcze i to ma dla mnie sens wtedy. Więc chyba wszystko poszło dobrze. Super, cieszę się. Panie Bogusławie. Tak, wiele medali, nagród za panem już, odznaczeń. Czy są jakieś takie marzenia typowo twórcze, że gdzieś by chciał pan mieć jakąś wystawę albo rzeźbę, jakieś rzeźby zrobienie wymarzonej? Proste pytanie to nie jest. Nie mam tego rodzaju raczej marzeń, żeby... Wystawy oczywiście mnie też rajcują i bardzo jestem zadowolony, jeśli takie... się odbędą, chociaż to jest tak naprawdę ciężka praca, bo te prace wszystkie trzeba zgromadzić, spakować, przetransportować i z powrotem. Także to nie jest takie proste, ale no, moją takim marzeniem chyba jest największym utworzenie własnej pracowni razem z autorskiej, z Olą, bo no tak się już przymierzamy do tego, bo my tak. Mamy pracownię, ale to nie jest to, bo już przychodzi ten moment, kiedy powoli wkraczamy w etap emerytalny i trzeba już się do tego przygotować, żeby teraz mieć już taką
No do tej pory nie było czyli tak czasu na to. Czyli to jest taki sposób na spędzenie emerytury, tak. Można powiedzieć, tak? Tak, żeby być dalej czynnym, robić dalej to, co się lubi, urządzać jakieś warsztaty. Tym żyć. Tak, no bo to ja nie będę ani mąż. No kiedyś przyjdą młodzi i też będą chcieli pracować. A czy była kiedyś u Państwa taka chwila zawahania, że a rzucam tą ceramikę, idę w coś innego? Było tak jak się nosi właśnie tą ceramikę ze strychu na dół i z powrotem, to jest taka myśl. Może takie małe robić, tak. Kameralne właśnie takie. Kręgosłupy już mamy, obydwa jesteśmy po operacji. Także były takie chwile, ale to na zasadzie, to będziemy mniejsze robić rzeczy. Po czym się idzie do pracowni i się robi dużą pracę. Tak. Bo tak, grafik potrafi zorganizować wystawę, przywieźć to swoim małym samochodzikiem. My niestety musimy korzystać z ciężarówek. To są gabaryty, tak, i różne kształty, formy. Może Państwu jakieś pytanie się nasunęło? Zachęcam do zadania. Mamy wyjątkową sytuację, ponieważ mamy przed sobą artystów, którzy prywatnie są małżeństwem. W małżeństwie wiadomo, że są dobre uczucia, przynajmniej powinny być, kompromisy, współpraca, wspieranie. Chciałem zapytać, jak to przekłada się na płaszczyznę zawodową? No bo czy Państwo konkurują ze sobą, czy inspirują się wzajemnie, czy korzystacie Państwo z tych samych inspiracji? Jak to jest? Czy to sprzyja otwartości, powstawaniu bardzo ciekawych prac? Czy zazdrościcie sobie tych prac? Czy wzajemnie krytykujecie? W takim układzie jesteśmy, nie tworzymy razem. Każdy z nas ma swój świat. Ja nie pracuję razem z mężem. W tym samym czasie nie lepimy, nie tworzymy. Ja mam swoje miejsce, on ma swoje miejsce i wymieniamy się doświadczeniami, interesujemy się tym, co robimy, ale jeśli chodzi o wspólną pracę, to tylko są to te prace zlecone, które dostajemy jako, prawda, wykonanie no, różnych takich, prawda, zadań. Wtedy oczywiście, że musimy razem i jest w porządku, czy ja mam pomysł, czy mąż ma pomysł, potem go razem, prawda, jakby dopieszczamy i dzielimy robotę i wtedy kasę i wtedy robimy. Jest wszystko w porządku, ale jeśli chodzi o te wszystkie prace, które tutaj się znajdują na wystawie, to nie, to otworzymy zupełnie oddzielnie i no i potem interesujemy się tym, co zostało zrobione. Niewiele też jakby wchodzimy w jakąś krytykę między sobą. Jeśli chcemy jakiejś podpowiedzi, no to oczywiście, że dajemy sobie pewne korekty, prawda? Bo człowiek sam czasami nie jest pewny, czy idzie właściwą drogą, albo ma już jakiś pomysł, ale nie wie, czy no, czy to jest właściwe, czy może coś zmienić, czy może coś, no to wiadomo, że zawsze podpowiedź w takim wypadku, jeśli sobie twórca tego życzy, jest ważne, bo i to nie musi być ktoś, kto ma wykształcenie artystyczne. To musi być po prostu odbiorca. U mnie często moja mama była inspiracją, bo no ona miała taki, była krawcową, ale miała taki zmysł, że a może byś, a Ola, a jakbyś to tak coś. No i ja wtedy może rzeczywiście, prawda, jakby rozszerzyć swoje myślenie. Ale przepis na szczęście małżeńskie, to nie ma chyba takiego przepisu i to nie jest chyba tak, że w każdym małżeństwie tylko się z dzióbków sobie pije. Ja w swoim imieniu dziękuję ślicznie za wystawę, ale także w imieniu pani dyrektor Kozińskiego Domu Kultury. Pani Aleksandro, panie Bogusławie, 30 lat minęło, można powiedzieć, jak jeden dzień z ceramiką, tak. W tym roku pani Aleksandra właśnie tą rocznicę okrągłą obchodzi.
Życzę z całego serca tej pracowni autorskiej, żeby na emeryturze się nie nudziło i żebyście Państwo robili to, co lubicie i kochacie, że to nie jest praca dla Was. Może ktoś z Was dotrze do nas na jakieś warsztaty. Bardzo chętnie. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Ja również bardzo dziękuję.